ma konflikt z Kate, nie przestrzega protokołu i stawia na prywatność. Zobaczcie, dlaczego nikt nie lubi księżnej Meghan. Związek Meghan Markle z brytyjskim księciem Harrym zdawał się być historią jak z bajki. Początki bywają jednak trudne. Ona, starsza od niego Amerykanka, aktorka, a na dodatek rozwódka. On niepoprawny kobieciarz i imprezowicz. Początkowo nikt nie dawał im szansy. Sądzono, że szybko się sobą znudzą, ale oni każdego dnia udowadniają, że łączy ich prawdziwa miłość. Ich bajkowy ślub tylko wszystkich utwierdził w tym, że są dla siebie stworzeni. Dziś Meghan obchodzi 38 urodziny i choć Brytyjczycy darzą ją umiarkowaną sympatią, to media nieustannie robią z niej potwora. Od kilku miesięcy mówi się o Meghan w kontekście konfliktu z księżną Kate. Panie nie przepadają ze sobą i podobno ciężko im wytrzymać razem w jednym pomieszczeniu. Nieustannie kłócą się o to, która jest ulubienicą królowej, a nawet o to, która z nich ma większe wyczucie stylu. Niestety w konflikt zaangażowali się także ich mężowie, co nie najlepiej wpływa na wizerunek rodziny Windsorów. Rodzina królewska przyzwyczaiła nas już do tego, że udziela podstawowych informacji na temat najważniejszych wydarzeń w ich życiu, takich jak śluby, narodziny potomków czy ich chrzty. Chwilę po uroczystości Windsorowie zawsze dzielą się ze światem oficjalnymi fotografiami oraz krótką adnotacją na temat wydarzenia. Tymczasem Harry i Meghan zdają się robić wszystko kompletnie inaczej, czego dowodem może być chrzest ich syna. Uroczystość miała charakter prywatny, nie podano, kto został zaproszony, ani kto jest rodzicami chrzestnymi chłopca. Książęca para Sussex sprawia wrażenie małżeństwa, które za wszelką cenę chce robić wszystko po swojemu. I to, zdaniem mediów, również wina księżnej. Meghan nie najlepiej radzi sobie w swojej nowej roli. Wydaje masę pieniędzy na stylizacje, które nie są odpowiednie dla członkini rodziny królewskiej. Tak było choćby w przypadku czarnej, bardzo krótkiej sukienki, w której pojawiła się na musicalu Hamilton w jednym z londyńskich teatrów oraz gdy na urodzinach królowej Elżbiety II zaprezentowała się w różowej sukience z odsłoniętymi ramionami. Wpadki dotyczą nie tylko jej kreacji, ale i zachowania. Jak wtedy, gdy podczas pierwszego samotnego, oficjalnego wyjścia samodzielnie zamknęła drzwi do limuzyny, lub gdy podczas brytyjskiej premiery Króla Lwa powiedziała do Farrella Williamsa, że poddani nie ułatwiają jej życia. Czy Meghan specjalnie nie dostosowuje się do zasad protokołu, a może po prostu potrzebuje więcej czasu, by przyzwyczaić się do nowego życia? To pozostaje zagadką. Wciąż pozostaje jednak pytanie, ile z medialnych doniesień na temat księżnej jest prawdziwych. Postać Meghan powoli zaczyna przypominać historię Wally Simpson, Amerykanki, która podbiła serce króla Edwarda VIII. Wuj Elżbiety II wyrzekł się dla niej tronu, majątku, a nawet rodziny. Wygląda na to, że związki między brytyjską monarchią a amerykańskimi damami są jednym z przekleństw angielskiego dworu. A Wy darzycie księżną Meghan sympatią? Zostawcie komentarz poniżej, a po więcej informacji ze świata rodziny królewskiej zapraszamy na viva.pl.